Świetnie spisali się koszykarze Deki Pelplin w pierwszym meczu nowego sezonu drugiej ligi. Wygrali przed własną publicznością z faworytem rozgrywek Politechniką Gdańską 68-57. Nietypowo, bo już w pierwszym meczu sezonu zmierzyły się dwie najlepsze drużyny ubiegłorocznych rozgrywek w grupie A drugiej ligi. W hali pelplińskiej jedynki zespoły te stworzyły świetne, emocjonujące widowisko. Doskonałą atmosferę współtworzyli też kibice. W pierwszej kwarcie zespół Bartosza Sarzały mocno ruszył do ataku. Za sprawą twardej obrony i skutecznych akcji Michaela Hicksa szybko objął wyraźne prowadzenie. 4 minuty przed końcem tej ćwiartki Deka wygrywała 22-7. Gdańszczanie zmobilizowali się i nie pozwolili odjechać gospodarzom. Impuls do ataku dał Robert Kolka, trafiając rzut za 3. Pierwsza kwarta zakończyła się wynikiem 24-19 dla pelplinian. W drugiej odsłonie rozpoczęła się gra nerwów. Obie drużyny grały nieskutecznie. W tym okresie rzuty rzadko znajdowały drogę do kosza, więc walka toczyła się na deskach, a ten element gry zdominował środkowy Deki Mateusz Itrich. Tuż przed przerwą przebudzili się gospodarze, dzięki czemu do szatni wchodzili prowadząc różnicą 10 oczek. W trzeciej kwarcie lepiej prezentowała się Politechnika, ale nie zdołała odrobić strat. Gdańszczanie zbliżyli się na dystans 4 punktów, jednak na więcej zespół Sarzały nie pozwolił. W czwartej kolejce gospodarze przeprowadzili kilka świetnych akcji. Prawdziwy pokaz mocy dał Rafał Komenda, który przechwycił piłkę kapitanowi Politechniki i skończył akcję efektownym wsadem, zmuszając tym samym trenera Perzanowskiego do wzięcia przerwy na żądanie. Ostatecznie po dobrej końcówce gospodarze wygrali pewnie różnicą 11 punktów. Najwięcej zdobył Hicks, 18, ale MVP meczu uznano Itricha, który do 8 zdobytych oczek dołożył aż 16 zbiórek.